Oczy, nos, piersi, brzuch, yy, pupa te rzeczy najczęściej poprawiają sobie ludzie na całym świecie w ramach operacji plastycznych. No właśnie, jesteście ciekawi, jak temat operacji plastycznych wygląda w Chinach? To zapraszam do kolejnego odcinka. Chiny to trzeci rynek pod względem operacji plastycznych na świecie. Przygrywa jedynie ze Stanami Zjednoczonymi. I z Brazylią. Bank HSBC przewiduje, że w 2019 roku rynek operacji plastycznych podwoi swoją wartość. Skoro w takim razie to jest aż tak wielki biznes, to co operują sobie Chińczycy i dlaczego? Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to ciekawy jest fakt, że duża część Chińczyków, którzy właśnie chcą się zoperować, nie wybiera właśnie szpitali w Chinach, ale wyjeżdża za granicę, ponieważ ufają, że tamci specjaliści, na przykład w Japonii, w Korei Południowej, poradzą sobie dużo lepiej i dużo mniej nieprzyjemnych konsekwencji, tego typu operacje mogą ich spotkać. Dlaczego operacje plastyczne w Chinach są tak popularne? No, pewnie z tego samego powodu, co w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim to jest bardzo duża gospodarka, zresztą numer dwa na świecie, więc osób, które chętnie wydałyby pieniądze właśnie, żeby się pociąć, jest bardzo dużo. Wyjątkiem jest oczywiście Brazylia, tam po prostu to jest chyba religia. No, i właśnie do tej wielkiej gospodarki dochodzi jeszcze cały internet i kult selfie, kult wideo streamingów, już nawet nie tylko nagrywania filmów, jak ja to robię, ale na żywo kręcenia materiałów. Dlatego też święcą triumf kosmetyki, na przykład wśród milenialsów. Kosmetyki, które mają odchudzić twarz, które mają sprawić, że twarz nie tylko będzie blada, bielsza, ale też dużo chudsza. Chyba najczęstszym zabiegiem jest operacja drugiej powieki, tylko po to, aby oko wydawało się dużo większe. To jest mega ciekawe, ponieważ Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy tak poprawiają sobie oczy, żeby mieć podobne do tych europejskich. A Europejczycy, którzy interesują się Azją, a głównie Europejki, tak się malują, żeby właśnie wyglądać jak azjatki. W Chinach operacje plastyczne to nie jest tylko moda, to również inwestycja w siebie. Takim głównym punktem odniesienia, nie tylko jeżeli chodzi o oczy, czyli Europejczycy, Takim głównym to w zasadzie jest Korea Południowa, ten cały K-pop, kult, tak jak kiedyś był kult Japonii, mangi, wszystkich bajek. Tak teraz jest szaleństwo na punkcie Korei Południowej i tego, co ta kultura nam przynosi. Chińczycy również, pomimo swojej, swojej siły nie tylko gospodarki, ale też kraju i tradycji Mocno wzorują się na Korei Południowej i te młode pokolenia właśnie operują się tylko po to, żeby wyglądać podobnie do Koreańczyków z południa. Co więcej, robią to też po to nie dlatego, żeby po prostu wyglądać tak jak Koreańczycy, ale dlatego na przykład e, kobiety, żeby znaleźć lepszego męża, bogatszego męża, e, żeby uchodzić za osobę ważniejszą. I dzięki temu, żeby spotykało nas więcej tych takich pozytywnych historii. Moda na K-pop, szczególnie wśród mileniasów w Chinach no nie maleje, wręcz rośnie, dlatego można się spodziewać, że tych operacji będzie jeszcze więcej. No i powód numer dwa, poza tą kulturą Korei Południowej, to selfie, to video streaming, czyli nagrywanie na żywo. No właśnie, skoro już robimy sobie zdjęcia w tak ogromnej ilości, skoro nagrywamy się na żywo, jemy przed kamerą, mówimy przed kamerą, opowiadamy, zwiedzamy, to wypadałoby wyglądać dobrze. Do tego nakładają nam się jeszcze media społecznościowe, presja, dlaczego tak wszyscy dobrze wyglądają, a ja nie. Więc kolejne osoby decydują się na to, żeby poprawić sobie właśnie powiekę, żeby poprawić sobie nos. Zrobić wszystko, chociaż w małej ilości, żeby odrobinę zbliżyć się do ideału, którego nigdy tak naprawdę nie da się osiągnąć. Wiecie, również w Polsce wszyscy zaczynają się nakręcać, na przykład Instagramem, gdzie mamy idealne życie modelek instagramowych, gdzie mamy idealne życie samców alfa, którzy podbijają świat. Wszyscy inni oglądają te zdjęcia, i niestety część z nich popada w depresję bądź właśnie szuka rozwiązań inwazyjnych. Ale oczywiście. W Chinach to funkcjonuje, ale też nie same operacje plastyczne są tam popularne, chociaż są popularne bardzo. Do tego, tak jak mówiłem, mamy kosmetyki, które mają odchudzać twarz, mamy zabiegi takie nieinwazyjne, czyli na przykład wstrzykujemy sobie Botox, jakieś inne preparaty, już nawet nie wiem jak to się nazywa, ale generalnie wstrzykujemy w policzki, w usta w inne części ciała w taki sposób, żeby zmienić rysy twarzy, a żeby jednak ten skalpel pozostał bezpieczny na półce. Wszystko to zależy od tego, ile mamy pieniędzy i jak bardzo jesteśmy właśnie nie chciałem powiedzieć desperowani, żeby, żeby tak, takie operacje przychodzić, bo ja też tak się zastanawiam, na ile to jest złe, sama w sobie operacja. Przecież kiedyś bardzo, bardzo dawno temu malowali się facetci. Malowali dlaczego? Żeby wyglądać żeby podkreślać jakieś walory albo wyglądać groźniej, teraz u nas w naszej kulturze malują się kobiety. To operacje plastyczne są jakby tym kolejnym etapem. Wydaje mi się, że to nie jest nic złego. Ok, Chiny to jest rynek numer 3, ale właśnie dlatego, że tam po prostu jest tych pieniędzy więcej i ludzi, mieszkańców Chin jest po prostu więcej. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, kiedy powiemy sobie stop. Aha, w internecie są też oczywiście aplikacje związane z operacjami plastycznymi. Gdzie możemy zobaczyć, tam są oczywiście reklamują się firmy, kliniki chirurgiczne, możemy zobaczyć wyniki przed i po w tych aplikacjach. Mamy fora tematyczne, gdzie możemy poczytać, wymienić się doświadczeniem, czy dany lekarz, czy dana klinika jest dobra, czy warto się tam udać. Weryfikujemy ceny. Generalnie przemysł jest ogromny, skoro Chiny to numer 3, jeżeli chodzi o ten biznes na świecie, no to siłą rzeczy to operacje plastyczne. Również pojawiają się w internecie, w aplikacjach mobilnych, wszędzie gdzie tylko się da. Tylko po to, żeby zachęcić kolejne osoby do spotkania się w klinice, do położenia się na łóżku i zoperowania. No właśnie. Myśleliście kiedyś o operacjach plastycznych, o jakichś poprawkach, o jakichś zastrzykach, które miały wam poprawić. A może jeszcze nie myśleliście, jak to wygląda z waszej strony? Jak jest wasz stosunek do tej całej sytuacji? Sam jestem ciekaw waszej opinii. Z mojej strony dzisiaj to tyle. Widzimy się jak zawsze za tydzień, w każdy poniedziałek na kanale Chiny to Lubię. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak zawsze, starałem się bardzo. Na razie.